Nerwy są najgorszym doradcą i to jest sport. Dzisiaj zespół z Radomia był lepszy o te kilka punktów, szczególnie w końcówkach, bo fragmentami naprawdę, a szczególnie te początki nie były złe w naszym wykonaniu. Na pewno w końcówce popełniliśmy troszeczkę więcej błędów. To był mecz walki, więc na pewno nie mam żadnych pretensji do chłopaków. Na tyle nas dzisiaj po prostu było stać. Pewnie gdybyśmy trochę bardziej czy rozsądniej zagrali, szczególnie w serwisie, bo daliśmy zbyt dużo łatwych punktów, nie daliśmy nawet szans, aby przeciwnik popełnił błąd przy dobrym serwisie. Natomiast popełniliśmy ogromną ilość błędów na serwisie i na pewno to też wpływało na ten rytm gry, na jakość gry. Natomiast no, taką mamy sytuację. No, jesteśmy z jednym rozgrywającym i musimy cierpliwie pracować i czekać na powrót Tuanigi, aby wrócić do normalnego treningu, aby wrócić do normalnej do naszej jakości. Na pewno pomogliśmy tutaj wspólnie, cała ławka pomogła zespołowi, bo zrzuciliśmy z boiska naszych liderów, a ci co weszli to mocno pomogli. Generalnie w Suwałkach podobno jest biegun zimna, a ja jestem cały mokry dzisiaj. Bo nie był to najładniejszy mecz. O ilość błędów z jednej i z drugiej strony chyba po 40 to jest w ogóle ponadprzeciętna liczba, ale za to emocji było masę, bo wszystkie sety na przewagi. Bardzo się cieszymy z tego, że... Chociaż najpierw rzucę trochę tak tutaj granatu. No, jeżeli utrzymujemy poziom w pierwszym secie, że mamy pod kontrolą wszystko, zapraszamy Suwałki do grania, to samo za każdym zapraszaliśmy, ale mimo wszystko coś takiego w tym zespole się pojawiło po meczu z Gdańskiem, że jak jest 24-24, to znaczy, że jest dobry wynik. To nie jest zły wynik 24-24. I dzisiaj to było widać, że myśmy nie panikowali. Strzelony as, Lehmann dzisiaj... No dzisiaj Lehmann to rewelacja. Ale wejście, Ademara, wszystkie przyjęcia w punkt. Naprawdę nie krwawiliśmy w tym meczu. No ale najważniejsze, że nie jest sztuką, ja powiedziałem zespołowi zaraz po meczu, nie jest sztuką grać pięknie i wygrać. Sztuką jest nie grać najładniej, a zrobić 3 punkty. Nie, bo tu jakości nie było, ani z jednej, ani z drugiej strony. Nie możemy być ani my, ani jakąś taką wielką jakość, ale to wszystko, czasami są takie mecze, że nie są ładne, ale są strasznie emocjonujące. Tych nerwów na boisko, ja nie trafiłem 4 challenge'ów, patrzę, a tam są 3 centymetry różnicy. Takie sytuacje, które są gdzieś na styku i tych emocji było dużo, ale jak ja sobie spokojnie, bo jutro nie chcę oglądać, nie chcę o siatkówce myśleć jutro, ale w poniedziałek jak sobie obejrzę ten mecz, to się trochę chyba będę czasami za głowę łapał, ile było piłek takich, gdzie my wywalamy w aut bez jakiejś presji, ile zagrywek, w pierwszym secie przyjęliśmy 1 zagrywkę, a w drugim już za tym 7. Jedną zagrywkę przyjęliśmy na 3 asy w pierwszym secie. Oczywiście to się nie da grać całego meczu tak, ale nasza presja na zagrywce, ale w dobrym momencie Ademar as, w dobrym momencie Lehmann as, chociaż Lehmann to był najszybszy flot w historii polskiej siatkówki, bo on nie trafił w piłkę i trafił chyba 100 na godzinę tego flota. Więc może nie było ładnie w sensie jakości, ale za to było emocjonująco. Tak, początek mieliśmy naprawdę ciężki, gdzieś tam problemy właśnie zdrowotne z niektórymi i zaczynaliśmy naprawdę z najsilniejszymi z tabeli, gdzie no, ciężko się tak wchodzi w sezon, ale udało się wygrać ten mecz z Gdańskiem i teraz dzisiaj w Suwałkach się udało wygrać. Myślę, że wszyscy są zadowoleni i mam nadzieję, że utrzymamy tą pasę. Wiadomo, dzisiaj wygraliśmy ten mecz, ale też mieliśmy jakieś tam gorsze momenty, mieliśmy bardzo dobre momenty i ten mecz tak wyglądał, że praktycznie w każdym secie graliśmy na przewagi. No ale zrobiliśmy swoje, udało się wygrać za 3 punkty i z tego jesteśmy zadowoleni. Tak, z każdym się nastawiamy na to, żeby zagrać najlepiej jak potrafimy, a co z tego wyniknie, to już jakby to dostaniemy, bo jak zagramy najlepiej jak się da, no to będziemy wygrywać, tak to wygląda. Więc na tym się skupiamy i jak się uda złapać najwięcej punktów, to super.